Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj będzie Q&A numer 2. I tak słuchajcie, jesteśmy w Andrzejowie. To jest mniej więcej 50 km od Warszawy. Już wcześniej tutaj byłem. Film samego Andrzejowa zrobię dla Was oddzielnie. A dzisiaj Wam pokażę, jak się przygotowałem do tego odcinka. A więc lecimy. Intro. Pogoda jest przepiękna. Zobaczcie. Dzisiaj mamy kamerę, słuchajcie, przygotowałem się. To jest w razie czego. Będziemy nagrywać tą kamerą bez mikrofonu. I na tym statywie mamy telefon komórkowy. Mówię teraz do Was z tego telefonu i mikrofonu, który tutaj jest. Nie wiem, jak ja to później wszystko poskładam, ale spoko, damy radę. Dobra, słuchajcie, mamy jeszcze, będzie jerbka standardowo. I oczywiście wodę mamy gorącą. A yerby mamy, yerba mate green do nauki i pracy. Jak obiecałem, filmik samej yerby i właściwości yerby zrobię dla Was oddzielnie. Będzie 101 właściwości yerba mate. Także tak. Dobra. No to witajcie. Witajcie. Słuchajcie, zaczniemy sobie od yerbki. Łyczek yerby musi być. Strasznie spać mi się chce, więc troszeczkę kofeiny się przyda. Damy sobie troszkę yerbki. O. Nie za dużo. Dobra. Zalejemy sobie wodą. I włożymy rureczkę. Zrobię Wam zbliżenie na yerbę. Tak to ładnie wygląda. Dobra, słuchajcie. Słuchajcie, z niektórymi widzami mojego kanału widzę się na co dzień. Jeden z nich zadał mi bardzo fajne pytanie. Jaką mam inspirację do tego, że wybieram tego typu miejsca? Słuchajcie, samemu wcześniej oglądałem różnego rodzaju youtuberów, i zazwyczaj Q&A kręcili w ciekawych miejscach. To mi dało inspirację, żeby no nie odpalać kamery, na przykład nie usiąść w domu przed telewizorem i po prostu czytać Wam komentarze, tylko myślę, że warto poświęcić trochę czasu, przejechać prawie 400 km i nagrać dla Was w pięknej scenerii w Andrzejowie na pomoście Q&A. Także taką miałem, nazwijmy to, inspirację twórczą, żeby właśnie wybrać to miejsce i nagrać dla Was kolejny vlog. Także tak. Jak? Może być, nie? Słuchajcie, to się też wytnie, nie? Ale nie jestem sam, nie? Wiecie, trema mnie zżera, bo tutaj taka pani siedzi. Nie, Kasia siedzi, słuchaj, jest okej. Właśnie fajnie, że wiesz, spotkałem się przed wyjazdem z jednym gościem i powiedział mi, ty, jak ty możesz w Q&A czytać komentarze, nie? Nikt na to nie zwrócił uwagi, no Q&A to jest pytanie i odpowiedź, nie? A ja po prostu w pierwszym Q&A nie miałem prawie żadnych pytań, tylko same komentarze, nie? Więc zrobiłem Q&A z komentarzami, nie? I też fajnie wyszło. Dobra, słuchajcie, przygotowałem się, ale nie będziemy czytać wszystkich, bo byście zasnęli, ale na początek jedziemy z rozwiązaniem konkursu. Jakieś 3 miesiące temu był film pod tytułem Zaległe filmy, pierwszy scenariusz, vlog 12. I tam padło pytanie dotyczące chłopaków z boiska, więc pierwszą osobą, która odpowiedziała, to był Krzysztof Tischer. Co do chłopaków pod brameczką, to był w vlogu 5. Brawo ty za odpowiedź. Tutaj Wam wkleję. Drugą osobą, która prawidłowo odpowiedziała, jest Kacper Stelmach. I odpowiedź jego jest bardzo ciekawa. Scena, na której występowałem, znalazła się w vlogu 5. Także brawo Kacper, nie dość, że odpowiedziałeś, to właśnie ty byłeś na tej scenie. Także pozdrawiam. I trzecią osobą, która prawidłowo odpowiedziała, jest Wojt. Korzyści spacerowania, vlog 5. Brawo ty. Dobra, słuchajcie, kolejne pytania, ale najpierw łyk yerby. Uwielbiam to. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, pytania będą porozrzucane, bo właśnie był wiatr i musiałem pozbierać kartki, także... Krzysztof Tischer, jestem ciekaw. Ile czasu cytrynka rosła, by można było ją zerwać?
No i widzę nowe kwiatki. Brawo, nowe cytrynki. Słuchajcie, to dotyczy filmu Jak robiłem lody z dziećmi. Tak, faktycznie, cytrynka jest moja, wyhodowana. I od zawiązania kwiatka do zerwania cytryny, no niestety, ale musicie liczyć pół roku. Słuchajcie, wyróżnię dwa komentarze. One dotyczą vlogu, jak przygotowałem samochód na sprzedaż, vlog 20. Karolina Szomborg napisała, super profesjonalne podejście. Dziękuję za takie komentarze, dają mi bardzo dużo siły do działania. Oraz Robert Tischer, ładny kolor, powodzenia w sprzedaży. No, cieszę się, że się kolorek podobał. O to chodzi. Pozdrawiam. Krzysztof Tischer prosi, by przygotować wcześniejsze przygody motoryzacyjne youtubera. Słuchajcie, no troszkę tych samochodów miałem, także myślę, że zmontuję w najbliższym czasie historię moich wszystkich samochodów. Jak jesteście dalej zainteresowani, to dajcie łapkę w górę pod filmem. Słuchajcie, bardzo fajny komentarz od Robert Tischer dotyczący filmu Jak robiłem oryginalną pizzę. Mniam, oglądam i jestem głodny. Kiedy zapraszasz na pizzę? A po magierze super, pozdrawiam. Bardzo się cieszę, słuchajcie, że podobały Wam się moje dzieciaki. Faktycznie bardzo fajnie nam się to robiło. No i co, Robert? Dam Ci znać, kiedy zrobię pizzę, ale tak naprawdę to myślę, że tą pizzę zrobię i przyjadę do Ciebie. Także dzwonimy się. A, jakby co, to Robert to mój brat. Super komentarz od Beaty. Zmotywowałam się i zrobiłem pizzę w tym samym dniu. Polecam filmik i pozdrawiam. Słuchajcie, osoba, która zobaczyła mój film, zmotywowała się i zrobiła pizzę. Słuchajcie, to daje mi takiego kopa do dalszego działania, że hej. Także tak i lecimy dalej. Karolina pisze. Prosimy jeszcze o pozytywne filmiki. Dzieci wnoszą wiele radości. Team, taty i synowie. Super. Okej, będą kolejne filmiki i nie ma za co. Bardzo fajny komentarz, słuchajcie, do filmu Niesamowity cały tydzień, vlog 28. Marzena pisze, poruszyłeś ważne tematy dla wszystkich mieszkańców. Słuchajcie, ten komentarz dotyczył się popsutej drogi i tego, że gmina daje zgodę na budowę, a nie zabezpiecza po prostu dojazdu do posesji. W wielu miejscach w Polsce można spotkać tego typu przykłady, że mamy zgodę na budowę, budujemy dom, a żeby dojechać do swojej posesji, to najlepiej kupić traktor. Słuchajcie, myślę, że tu nie jest tylko temat pieniążków z gmin, czy tam urzędów miasta, bo wiele razy można u nas spotkać takie przypadki, że droga jest zrobiona, a za chwilę robią, rozwalają drogę, żeby położyć jakieś dodatkowe kable, rury, aby zrobić na nowo drogę. No, myślę, że ten koszt byłby o wiele mniejszy, jakby od samego początku wszystkie prace ziemne się robiło i robiło się faktycznie konkretną drogę. Także tak, dajcie znać, jak ktoś się zajmuje drogami, w czym tkwi problem fajnych nawierzchni drogi do dojazdów naszych posesji. W vlogu Niesamowity cały tydzień również był fajny komentarz od Łukasza, który pisze, panie Marcinie, znajome budynki, obstawiam, że firma z Dyni zaczyna się na N. Zgadłem? Tak, Łukaszu, zgadłeś. Słuchajcie, obecnie pracuję w stoczni Nauta w Dyni. Dobra, słuchajcie, kolejny łyczek. Ona się skończyła. Trzeba dolać. Dobra. Słuchajcie, przelecę troszeczkę. Nie będę Was zanudzał komentarzami. Wszystkie są dla mnie piękne. Bardzo dużo łapek w ogóle pod tymi komentarzami, więc Wam się też podobają. Ale mam bardzo fajny komentarz dotyczący skoku spadochronowego w tandemie z wysokości 4000 metrów. Aktywna podróż pisze, super doświadczenie, pozdrawiam kolego. Powiem Ci tak, również pozdrawiam, bo skakaliśmy razem. Także brawo Ty. Dwa komentarze wyróżnię. Poznałem, słuchajcie, świetnych ludzi z kanału Stuskomania. Tu Wam wkleję oraz dam linka w opisie filmu. Jest to polskie małżeństwo, które mieszka w Grecji i dzieli się pięknymi widokami, a przy okazji mają takie poczucie humoru, że oglądając ich filmy, od razu mam lepszy dzień. Także słuchajcie, chciałbym bardzo zachęcić Was do tego, abyście weszli na ten kanał, dali im mnóstwo komentarzy, łapek w górę i żebyście nie zapomnieli o subskrypcji. Brakuje im do 1000 chyba 100 lub 110, także zrobimy tak, że będą mieli 1000 i zaczną im się wyświetlać reklamy. Ja pozdrawiam Marka oraz Violę. Także wchodzimy na ich kanał. I oglądamy od dzisiaj. A Marek pisze. Marcin, jestem pod wrażeniem.
Bardzo to dobrze, że lubisz owoce morza. Grecja to odpowiedni kraj na takie doświadczenia. Zapraszam na film Kiki Świat, odcinek Tunele na Zamku. Tam ja przygotowałem Kamilowi z rodziną małże. Pozdrawiamy. I również, słuchajcie, polecam, aby to zobaczyć. I również polecam, żeby wejść na ich kanał i zobaczyć, w jaki oni sposób przygotują ośmiornicę. Słuchajcie, polecam. A Viola z Tuskomanii pisze: Marcinie, tak dalej, ja też walczę ze słabościami. Brawo. Marek i Viola, dwie łapki w górę od nas. 7 i 8. Pozdrawiamy. Również Viola i Marek pozdrawiam i dziękuję za łapki. Także tak. Pamiętacie, jak nagrałem film, jak robię ciasto? Słuchajcie, Dedelfinka 16 MSP zachęciła mnie do tego, dlatego nagrałem ten film. Robiliście domowe lody, takie są bertowe, a robiliście deser lodowy albo jakieś ciasto? I to, słuchajcie, było inspiracją do tego, że zrobiłem ten film. Dobra, słuchajcie, zaczęło mocno wiać. Za wszystkie po prostu dziękuję. Super, że jesteście ze mną, że piszecie. A teraz z wami się jeszcze podzielę moimi spostrzeżeniami. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek był takim odcinkiem troszkę testowym. Jeszcze nie wiem, jak się nagrywa ten dźwięk z tego mikrofonu. Puszczę wam przebitkę z tej kamery, z GoPro i z tego telefonu. Zobaczymy, jakie są różnice. O, właśnie. Dogram sobie. Dobra, słuchajcie, pogadamy teraz na dwie kamery chwilę, bo zrobię taki mały eksperyment. Dobra, słuchajcie, pogadamy teraz na dwie kamery chwilę, bo zrobię taki mały eksperyment. Jak nagrywa się dźwięk z tego mikrofonu, który mam tutaj założony, i jak nagrywa się dźwięk z kamery GoPro. Tak z czystej ciekawości. Też wam to pokażę. Jak nagrywa się dźwięk z kamery GoPro. Tak z czystej ciekawości. Też wam to pokażę. Także słuchajcie, troszkę się powtórzę. Dziękuję wam bardzo za wszystkie komentarze. Jeżeli coś was interesuje, jak nagrywam filmy, czym nagrywam filmy, lub jakikolwiek temat, który poruszyłem z poprzednich filmów, dajcie znać pod tym filmem pytanie. Dajcie po prostu pytanie, żebym mógł w końcu dla was zrobić prawdziwe Q&A, które będzie polegało na tym, że będę odpowiadał na wasze pytania, a nie tylko posługiwał się komentarzami. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i słuchajcie, do następnego vloga. Także tak. Końcówka. Cicho. Końcówkę kręcę.